cztery wykłady związane z wystawą Rozważni i Romantyczni, która powstała w setną rocznicę w zasadzie założenia gabinetu Monet i Modeli w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzisiejszy wykład będzie prowadził pan Maciej Widacki, kustosz z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, ale też pracownik gabinetu Monet i Medali, były pracownik gabinetu Monet i Medali w Muzeum Narodowym w Warszawie, który zajmował się kolekcją jednego z naszych darczyńców, którą to kolekcję w pewnym wyborze oczywiście możemy na wystawie oglądać. Dobrze, ja już nie będę zabierał czasu, oddaję głos naszemu wykładowcy. Gdyby Państwo mieli pytania, to po wykładzie mamy przewidziany ten czas na ich zadawanie. Także osobom, które obserwują nas w internecie, przypominam, że można pytania zadawać na czacie i też je odczytamy pod koniec wykładu. Dzień dobry Państwu. Muszę włączyć to. Włączę mikrofon. Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu dosyć zasłużonej postaci dla Muzeum Narodowego w Warszawie, mianowicie Kazimierza Hrabiego Sobańskiego, postaci dosyć mało znanej, ale wartej rzeczywiście tej poświęcenia tej uwagi, ponieważ był on hojnym darczyńcą muzeum, ponieważ przekazał cały swój zbiór bardzo bogaty i cenny Muzeum Narodowemu, jeszcze przed I wojną światową. Niestety o samej postaci hrabiego niewiele mamy informacji, ponieważ nie zachowały się żadne relacje. Tylko zrobię, to wolę na początku, już potem. Dobra, jak mam przesuwać? Tutaj albo prawo, lewo. Aha, dobra. Ale tego kursora nie widać na tym, na obrazku. Będzie widać? No. Ach, to jeszcze już poprawię, to tutaj. Teraz będzie widać. Aha, dobra. Okay. Niestety nie zachowały się żadne wspomnienia, czy relacje, czy jakieś pamiętniki, które przybliżałyby nam postać Sobańskiego. Także jeśli chodzi o taki życiorys pozanumizmatyczny, to właściwie tylko podstawowe informacje znamy. Urodził się w 1859 roku na Podolu w bogatej, arystokratycznej ziemiańskiej rodzinie. Znamy bardzo niewiele faktów z jego młodości. Wiadomo tylko, że studiował prawo i ekonomię w Warszawie i we Francji. Następnie kolejna taka data to jest rok 1882, kiedy trafił na praktykę rolniczą na Górny Śląsk do majątku hrabiego Stanisława Walewskiego, który był znanym numizmatykiem i publicystą. No jest to być może taki przełomowy moment w jego życiu, właśnie takim kolekcjonerskim, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że właśnie kontakt z Walewskim obudził w Sobańskim zamiłowanie do numizmatyki i w ogóle do kolekcjonerstwa. Kolejne znaczące wydarzenie w życiu Sobańskiego nastąpiło około roku 1886. Mianowicie otrzymał wtedy od ojca majątek Guzów koło Żyrardowa. Był to duży majątek liczący, obejmujący 3000 hektarów ziemi ornej, cukrownię oraz, jak widzimy na obrazku, efektowny pałac w stylu neorenesansu francuskiego. Była to o tyle przełomowa chwila, że Sobański od tej chwili mógł dysponować dużymi środkami materialnymi i mógł dzięki temu śmiało realizować swoją pasję kolekcjonerską. Może jeszcze jeden obrazek tego Guzowa, to jest z 2018 roku w trakcie remontu. Ze spraw niezwiązanych z numizmatyką wiadomo, że kontynuując tradycję rodzinną udzielał się społecznie. Czyli można tutaj wymienić następujące jego dokonania. Był prezesem zarządu szpitala w Skierniewicach, wiceprezesem Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Matkami oraz ich dziećmi, członkiem zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, członkiem
zarządu Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. Poza tym zbudował w Guzowie ochronkę dla dzieci służby folwarcznej, założył dla pracowników rolnych kasę emerytalną. Był również przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Kościoła w Żyrardowie, o czym informuje stosowna tablica wmurowana w ścianę kościoła. Wracając do głównego wątku, oprócz części zbioru, o czym za chwilę będziemy mówić, przetrwało w MNW sporo innych pamiątek związanych z aktywnością kolekcjonerską Sobańskiego. Więc są to przede wszystkim, oprócz monet, są to książki, jak widać tutaj częściowo oprawione w skórę z zaznaczeniem tutaj miejsca pochodzenia Guzów, Kasobański, jak również różne notatki. Co ciekawe, prawdopodobnie te książki plus szafa pancerna, która do dzisiaj znajduje się w muzeum, to być może są jedyne pamiątki po XIX-wiecznym ruchomym wyposażeniu Guzowa, ponieważ ten pałac był plądrowany zarówno w czasie I, jak i II wojny światowej i w zasadzie z tego wyposażenia zdaje się nic innego nie zostało. Wracając do tych notatek, pokażemy tutaj parę przykładów. Więc tutaj mamy notatki z zakupów. Te akurat dotyczą 1891 roku, gdzie mamy wyliczone, co zostało kupione, za ile i częściowo tutaj informacje od kogo. No jest to taki ciekawy przyczynek do życia kolekcjonerskiego. Ciekawsze są tutaj następna rzecz, którą chciałem pokazać. Mianowicie tutaj tego rodzaju notatki mówią już więcej o Sobańskim, jakiego typu był kolekcjonerem. Mianowicie gromadząc niektóre gatunki monet, szybko musiał stwierdzić, że ta literatura, którą dysponował, nie jest wystarczająca do prawidłowej budowy zaawansowanego zbioru. I właśnie takim tematem sprawiającym dużo problemów zarówno badaczom, jak i kolekcjonerom są trojaki koronne Zygmunta III z lat 1588-1601. Dlaczego? Dlatego, że pracowało wtedy kilka mennic, emisje trojaków były bardzo obfite, w efekcie powstały setki typów i odmian tych monet. I tutaj zwróćmy uwagę, to są monety, które posiadał Sobański w którymś tam momencie. Zwróćmy uwagę na pozycje od 110 do 114. Tutaj są takie adnotacje. Wal i czy, kreska inedit. W i czy, kreska inedit. No to oznacza, że w tej dostępnej literaturze, którą on w tamtym czasie mógł dysponować, czyli w katalogu trojaków koronnych Walewskiego i w katalogu zbioru Czapskiego, po prostu te monety nie występowały, czyli on twierdzi, że są po prostu niepublikowane. Ponieważ tych niepublikowanych, tutaj jakieś kolejne chyba były też inediti. Tutaj na przykład on coś tam pisze, jakiś tam typ ze znakiem zapytania, ale też raczej twierdzi, że był niepublikowany. No więc musiał po prostu sam się zabrać do klasyfikowania tych monet. I z tych opisów i z tego podejścia no widać, że robił to ze znawstwem i generalnie ze znajomością rzeczy i może nawet z takim naukowym zacięciem. Zachowało się też trochę listów, przy czym głównie te listy, które się zachowały, to były listy pisane do Sobańskiego. Natomiast istnieje również kilka listów pisanych przez Sobańskiego. To są listy pisane do Ferdynanda Wysockiego, znanego lwowskiego z kolei kolekcjonera. One jakoś tam we Lwowie przetrwały obie wojny. W tej chwili są własnością prywatną w Warszawie Lecha Kokocińskiego. I uważam, że one bardzo wiele mówią o Sobańskim jako kolekcjonerze. Także tutaj spróbuję zacytować fragmenty dwóch z tych listów. Pierwszy list pochodzi z 1890 roku i najciekawszy fragment moim zdaniem jest następujący. Przepraszam, że mi odpowiedział na dwa pańskie listy. Byłem wtedy zajęty, a monet proponowanych nie potrzebowałem. Bardzo żałuję, że katalożek łaskawie mi przesłany, a zawierający monety w komis panu poruczone, składa się z samych dosyć pospolitych sztuk.
a przez skórę czuję, że musi stanowić słabą cząstkę poważniejszego zbioru. Komu on się dostał i co zawiera z wybitniejszych rzeczy? Właściwie żadnej sztuki bym z katalożku nie potrzebował, bo zarzuciłem zbieranie literowych odmian stemplowych, ograniczając się na ważniejszych odmianach rysunku stempla, nie mówiąc o latach i typach, które już bardzo rzadko mi się przytrafiają. Otóż nie wybrałbym nic, ale znowu żal mi fatygi i zachodu pańskiego, więc wyliczam sztuki, które bym wziął, redukując ceny do tego, co zapłacić mogę, gdyż w ogólności na pospolite sztuki są one bardzo wygórowane. Wolę nie mieć jak odmiany stemplowe drogo płacić. No i tutaj dalej następuje wyliczenie tych sztuk, które on powiedzmy od biedy by tam no, byłby zainteresowany. No i dalej jeszcze kawałek tekstu. Dbam bardzo o dobrą konserwę. Tam więc, gdzie mam wątpliwości, położyłem zachow ze znakiem zapytania, zostawiając ocenę zachowania szanownemu panu. W razie, gdyby zgoda nastąpiła na wszystko, to wtedy jedynie proszę o przysłanie sztuk. Jeżeli na wszystko się pan nie zgodzi, to proszę monet nie przysyłać, a tylko list napisać. Więc co my tu widzimy? No, widzimy po pierwsze, że oczekiwania Sobańskiego i oczekiwania Wysockiego daleko odbiegają od siebie, ponieważ to po prawej stronie to prawdopodobnie są ceny, które oczekiwał, że otrzyma za te monety Wysocki. Natomiast te ceny tutaj, te kwoty tutaj, no to jest to, ile oferował Sobański. Więc widać, że to jest no to się prawie dwukrotna różnica. Więc ja się boję, że oni się, no, następnego listu nie mamy, więc, ale boję się, że oni się nie dogadali. Natomiast tutaj co innego jest ciekawego, mianowicie ciekawe jest to, że człowiek, który na co dzień obracał dużymi kwotami, no, setkami rubli, może nawet tysiącami rubli, tutaj się targuje o jakieś drobne kwoty, powiedzmy w sumie to tam powiedzmy byłoby 20 rubli, ale tutaj na przykład, kiedy Wysocki oferuje trojaka za rubla, to Sobański proponuje 50 kopiejek i tak dalej. Więc z czego to wynikało? No, moim zdaniem nie wynikało to ze skąpstwa, tylko z pewnej generalnej filozofii zakupów, zresztą filozofii podzielanej przez no, wielu innych kolekcjonerów sztuki. Mianowicie wychodziło to z zasady następującej, że niezależnie od aktualnie posiadanych środków należy pościągnąć emocje, chęć posiadania i po prostu płacić za oferowane przedmioty tyle, ile są warte. No, i cel był dosyć prosty, mianowicie przepłacanie psuje rynek i to zarówno dla tego przepłacającego, jak i dla innych, więc chyba tak należy to interpretować. Z tym, że jeszcze jedna ogólna uwaga, wydaje mi się, że generalnie z tonu listu wynika, że Sobański nie był łatwym klientem dla oferentów, bo nie wiem, czy czasem cała ta opowieść, że on nie jest tym zainteresowany, czy nie jest jakimś wstępem właśnie do skuteczniejszego targowania się, ale tego nie wiemy. Drugi list też jest bardzo ciekawy, to jest już list z 1893 roku, ja tutaj przeczytam taki większy fragment. O monetach po biskupie Stupnickim nic mnie pan nie wspomina, a prosiłem bardzo pana o wystaranie się dla mnie tych sztuk, które w poprzednim liście wynotowałem. Wspomniałem także o groszu koronnym Stefana z 1580, małym, będącym w posiadaniu doktora Pawlikowskiego we Lwowie. Proszę bardzo o wiadomości o tych rzeczach. Dukada 1642 rok mam. To będzie chyba tutaj. Wart jest do 200 rubli srebrnych za ładny okaz. To jest najwyższa cena, jaką amator dać może. Najpospolitszy z dukatów koronnych Władysława IV jest zapewne z 1641, chociaż nie widziałem dotąd dwóch okazów jednakowego, nie tylko stempla, ale typu. Ten rok jednak się najczęściej trafia. Sam mam go trzy okazy, stanowiące trzy typy. U hrabiego Czapskiego znam jeszcze jeden, innego od moich typu. Z 1642 roku trafiają się także, ale zawsze tego samego stempla. Z tego względu może jest pospolitszy od 1641. Obecnie z 1642 roku jest do nabycia u Hamburgera we Frankfurcie nad Menem. Ten, co panu proponują, jest także u Merzbachera. Znaczy trzy egzemplarze dziś można kupić. Wszystkie zaś pierwszorzędne zbiory go chyba posiadają.
Nie radzę go panu na siebie kupować drożej jak 150 rubli srebrnych, bo trudno jest teraz złoto cenne umieścić. No, na mnie pewne wrażenie tutaj ten ustęp wywarł tego rodzaju, że widać tutaj no, przybijającą taką dogłębną znajomość rzeczy. To znaczy nie tylko w Sobańskim, nie tylko się znał na monetach, ale też wiedział, gdzie te monety się znajdują. Znał też dobrze rynek kolekcjonerski, rynek aukcyjny. No i znał również ceny, także naprawdę był takim bardzo świadomym zbieraczem, a nie tylko osobą, która kupuje jakieś tam rzeczy od czasu do czasu, rzeczy ładne dla oka. Ciekawy jest tutaj też fragment, tutaj na początku zacytowany, o jego prośbie co do monet po biskupie Stupnickim. List jest z 1893 roku, natomiast zdaje się, że wszystko wygląda na to, że Sobański nie zdołał się skontaktować ze spadkobiercami owego Stupnickiego, ponieważ 3 lata później zbiór ten został wystawiony na aukcji braci Eger. Akurat ta aukcja jest dla nas bardzo ciekawa, ponieważ zachował się, mamy tutaj oczywiście katalog tego zbioru. Zresztą katalog, zdaje się, należał do Sobańskiego i tutaj te krzyżyki, które tutaj widzimy i te kwoty, to zdaje się są jakieś jego notatki dotyczące jego chyba potrzeb, czy chyba cen, tylko nie jestem pewien, czy cen przybicia, czy jego limitów, które on sobie wyznaczył na tą aukcję. No w każdym razie wysłał na aukcję swojego przedstawiciela, którym był Wiktor Witty, który był znany badacz, heraldyk, genealog, też numizmatyk i był po prostu przedstawicielem Sobańskiego, który z jakichś tam przyczyn tym razem nie pojechał na aukcję, być może w ogóle nie jeździł, tylko zawsze kogoś tam wysyłał, trudno powiedzieć. Natomiast aukcja jest o tyle ciekawa, że mamy tutaj dosyć unikalną możliwość śledzenia jej przebiegu z tego powodu, że zachował się list Wittyga do Sobańskiego z relacją z tej aukcji. Czyli tutaj mamy początek tego listu. Zaczynało się od słów jaśnie wielmożny pani hrabio. Już licytacja skończona. No i teraz dalej następuje relacja z tej licytacji, w czasie której Wittyg pisze o tym, co kupił i czego nie kupił. Dla mnie akurat ciekawsze tutaj są te ustępy, które mówią o tym, czego nie kupił i dlaczego. No więc zaczyna się to od tego, że był Bartynowski, który jak się okazało miał na niektóre rzeczy limity à tout prix i tak kupił on z potrzebnych nam monet następujące. I teraz o co tu chodzi? Aha. Podlicytowywałem go o ile mogłem, lecz skoro mi oświadczył, że te wszystkie monety kupić musi, a ma nieograniczone limitum, nawet pójdzie do 4000 guldenów, to po cóż miałem Eggerów wzbogacić? Dolicytowałem do danego mi limitum i zaprzestałem, a te sztuki przeszły do zbiorów Andrzeja Hrabiego Potockiego. Szelonga Rygi 1587 również nie kupiłem, gdyż jakiś ci Ryżanin umyślnie po niego przyjechał i dał 50 guldenów. Ciekawa jest ta informacja o Bartynowskim, więc Andrzej Potocki był jednym z 3 największych zbieraczy w tamtych czasach, obok jeszcze z Hutem Czapskiego. I z tym, że on dysponował największymi, to był no, już wyjątkowy bogacz i dysponował ogromnymi środkami. W zasadzie, jeżeli on coś chciał kupić, no to nikt go nie był w stanie przelicytować. No tutaj z tych słów wynika, że ci Polacy, którzy jeździli na te aukcje do Wiednia, akurat w tym wypadku, że nie umawiali się, co kto przed aukcją, co kto ma kupić, no ale przynajmniej rozmawiali ze sobą i dzięki temu Wittyg no wiedział, że nie ma co licytować nie wiadomo ile w górę, bo to tylko po prostu ceny podbije niepotrzebnie, a i tak tego nie kupi. Więc dzięki tym rozmowom no, wiedział, że z pewnych rzeczy po prostu powinien się wycofać. No i tutaj dalsze fragmenty. I tak, na przykład numer 177 nie kupiłem, gdyż był podwójnie uderzony stemplem.
452 nie kupiłem, wcale nie forcyglisz. Więc tutaj też to pokazuje, że ten zbiór Sobańskiego on starał się skompletować ze sztuk tylko w najlepszych stanach zachowania. Prawdopodobnie tu go zainteresowało to, że to jest forcyglisz, czyli to jest stan świetny, właściwie drugi od góry, bo to właśnie jest w tej klasyfikacji numizmatycznej, to jest stan menniczy, no to jest taki w ogóle moneta bez obiegu i zaraz potem jest ten stan właśnie forcyglisz świetny. I dalej, 489, 490, nie kupiłem współczesne fałszywe i tak dalej. Nie kupiłem 570, gdyż fałszywy. 577, bardzo źle zachowany. 570, fałszywy i tak dalej. Więc widać było, że te katalogi nie były doskonałe. Tutaj ja pokażę, jak ten katalog wyglądał. Więc tutaj słabością tych, tu jest dalszy ciąg tego listu, właśnie z wyszczególnieniem, co kupił, czego nie kupił. Natomiast katalog wyglądał w ten sposób, że nie było tutaj fotografii, chociaż w tamtych czasach już katalogi dawały zdjęcia, ale no, widocznie nie było to proste. Tutaj jest tylko taka jedna tablica z najciekawszymi zdaniem tego sprzedającego sztukami. Rysunki rzeczywiście są dosyć dobre i na podstawie rysunków można te sztuki identyfikować. Natomiast w pozostałych przypadkach kupujący musiał się opierać na opisach i jak widać te opisy nie były właściwe. No, jednak trzeba było tą każdą monetę wziąć w rękę i dopiero samemu się zorientować, o co chodzi. Dobrze, a teraz dwa słowa o tym, co Wityk i Sobański kupili na tej aukcji. Więc no, kupili tam sporo sztuk. Ja próbowałem to identyfikować w zbiorach, ale w sumie udało mi się tylko w dwóch przypadkach. Więc pierwsza moneta, którą zidentyfikowałem, to jest ten trojak Zygmunta III. I ta moneta, no to jest tak, rzeczywiście dość cenna moneta. Znana zdaje się, że tylko w dwóch egzemplarzach. Ona tutaj ma taką pod popiersiem taką literę C w kółku i chyba jest znana tylko w zbiorze Igera, taka była i tutaj w zbiorze Muzeum Narodowego. Druga moneta to jest ten szelong widoczny tutaj. On tutaj, ten awers i rewers niczym się specjalnym nie wyróżniają, ale sama moneta się, to jest tutaj ta moneta pod spodem. No też łatwa do identyfikacji. Tutaj jest zaznaczone na przykład, że tutaj jest niedobicie, kształt krążka odwzorowany, więc można być pewnym, że to jest właśnie ta sztuka. No to jest hybryda, czyli moneta, która ma niespotykane połączenie właśnie awersu z rewersem. No ten zbiór się dalej rozwijał do śmierci Sobańskiego. On robił tam, później jeszcze pokażemy parę monet ciekawych z tego zbioru. Cały czas robił intensywne zakupy i to w zasadzie prawie że do chwili śmierci. On musiał być na jakąś przewlekłą chorobę chory, nie wiem o co chodziło. Ja osobiście podejrzewam, że mogła to być gruźlica. Ponieważ umarł w wieku 49 lat i na jakiś, w sumie jako młody człowiek już spisał testament. Ten testament jest tutaj dla nas i dla muzealnictwa polskiego dosyć kluczowy. Tutaj można przeczytać, że cały zbiór monet z szafą, dokumentami, księgami i tak dalej ofiarowuje miasto Warszawie. Wtedy w Warszawie, czyli wtedy, kiedy to było pisane w 1908 roku, nie było żadnego muzeum, nie było nawet muzeum miejskiego, ale tutaj była jakaś taka intencja, być może chyba w innym miejscu zawarta, że to jest właśnie z intencją przekazania do jakby organizowanego czy tworzonego w tym czasie muzeum miejskiego. Bardzo istotny jest również zapis, mianowicie tutaj, że on przekazuje na utrzymanie roczną rentę 3000 rubli. Ten zapis później miał swoje dosyć przykre dla rodziny Sobańskiego konsekwencje, ponieważ on w 1908 roku nie mógł przewidzieć, że wybuchnie rewolucja, że będzie pierwsza wojna światowa i tak dalej.
ci Sobańscy potracili wszystkie te ogromne majątki na Podolu. W czasie pierwszej wojny ten Guzów był zdewastowany, cukrownia była nieczynna i tak dalej. I te 3000 rubli rocznej renty nie przysłużyło się rodzinie. Także podejrzewam, że oni tam przeklinali akurat ten zapis. Chociaż trudno było przewidzieć, jakie będą dzieje tego. Teraz co się z tym zbiorem działo? Przed pierwszą wojną on w sumie nie trafił do Warszawy. Ze względów głównie, prawdopodobnie ze względów skarbowych, no bo to jednak była darowizna, czyli coś takiego trzeba było spisać, wycenić, od tego zapłacić podatek. I to wszystko, ponieważ to było ten zbiór, był dosyć potężny, to było 9 tysięcy monet. I to zabierało czas. Tą sprawą tego spisu zajmował się Marian Gumowski, który w tym czasie pracował w Krakowie. Zostało to w końcu jakoś tam wycenione, spisane, ale przed wybuchem wojny nadal jeszcze pozostało ten zbiór cały pozostał w Krakowie. Z tym, że to akurat szczęśliwie się złożyło, ponieważ zbiory krakowskie właściwie w 100% zostały nienaruszone. Kraków jakoś miał szczęście zarówno w czasie pierwszej i drugiej wojny, bo właściwie te zbiory krakowskie były nienaruszone, no to w przeciwieństwie do Warszawy, gdzie właściwie straty były gigantyczne. No i tuż po pierwszej wojnie tam już szykowano się do przewiezienia tych zbiorów i rzeczywiście one trafiły, zdaje się, w 1920 roku do Warszawy. Tutaj pewne problemy były z tą rentą roczną, o czym już wspominałem, mimo iż ci Sobańscy w zasadzie można powiedzieć, że byli do pewnego stopnia zubożali, przynajmniej w tym momencie, do momentu, kiedy ten majątek Guzów, bo Guzów ocalał, powiedzmy, z tej pożogi wojennej, w tym sensie, że zachowali tą własność. Póki te przedsiębiorstwo całe nie ruszyło. Natomiast muzeum żądało od nich tej renty rocznej i to wstecz za te lata, również pierwszej wojny światowej, gdzie ten majątek w ogóle nie funkcjonował, nie przynosił zysków. Więc tam troszeczkę dużo było nieprzyjemnych scen, ale w końcu oni się jakoś rozliczyli z muzeum, przekazali jakieś tam pieniądze. Są na to dokumenty tutaj w archiwum MNW. Czyli to była renta za lata 1909-22, 130 tysięcy marek w obligacjach 5% pożyczki państwowej. Przy czym też mam wątpliwości, to jest tak intuicyjnie podejrzewam, że te pieniądze, jeżeli w ogóle zostały wykorzystane, bo to były czasy inflacji, być może to inflacja zżarła w ogóle te kwoty. No to teraz pytanie, czy te pieniądze w ogóle poszły na utrzymanie konkretnie gabinetu, czy po prostu do wspólnego worka. No ale tego powiedzmy nie wiemy. No, w każdym razie przed wojną ten zbiór funkcjonował tutaj w Warszawie. Został zinwentaryzowany, wszystkim monetom nadano numery. Te zostały zrobione wpisy wszystkich tych monet, wpisy do inwentarza. Wszystkie monety zostały dla nich zrobione karty inwentarzowe. Natomiast co nie zostało zrobione? No nie zostało zrobione niestety to, co by mogło pomóc dzisiaj przy identyfikacji tych monet. Mianowicie nie została zrobiona dokumentacja fotograficzna i one nie zostały poważone. Bo właściwie monetę, żeby zidentyfikować, to albo musimy mieć dobre zdjęcie, albo wagę przynajmniej do drugiego miejsca po przecinku. Niestety tego nie ma. I stąd jakby dalsze problemy, o których zaraz powiem. We wrześniu 1939 roku, czy trochę wcześniej, te monety z gabinetu monet i medali zostały popakowane i tutaj gdzieś w podziemiach muzeum, nie wiem gdzie, nie wiem czy ktokolwiek jeszcze pamięta,
zostały zamurowane. Natomiast kiedy Niemcy się zainstalowali już w Warszawie, no to jakoś szybko doszli. Prawdopodobnie ktoś jednak poleciał do Niemców i zdradził tą skrytkę. No i oni to wydobyli szybko i przewieźli cały ten zbiór, z tym, że mówię tutaj o całym zbiorze, czyli nie tylko monety Sobańskiego, ale inne monety polskie, których było również mnóstwo z różnych źródeł i innych darów, oraz gigantyczny zbiór monet antycznych. Wszystko to zostało przewiezione do Krakowa i zdaje się, że przez całą okupację te monety gdzieś tam były w Krakowie, być może na Wawelu. Kiedy z kolei pod koniec wojny do Krakowa się zaczął zbliżać front wschodni, te monety zostały, jak wiele innych dzieł sztuki z innych muzeów w Polsce, zostały wywiezione na Dolny Śląsk. Gdzieś one, tam te dzieła sztuki były rozprowadzane po różnych tam takich składnicach. I te monety zostały gdzieś koło do takiego zameczku, dzisiaj to się nazywa Morawa, pod Strzegomiem przewiezione. I tam również one zostały znalezione po wojnie. Przy czym pierwsza rzecz jest taka, że one zostały jakoś w ogóle, nie wiem, wysypane po prostu z tych dotychczasowych opakowań. No bo wiadomo, że monety się przechowują albo na szufladkach, kiedy są szafy, albo w kopertkach. Więc w momencie, kiedy to się wszystko sypie i to się wysypie z tych kopertek, no to one tracą metryki. Te monety nie były w żaden sposób znakowane. Ani Sobański, ani tam no, niektórzy inni zbieracze nie oznaczali tych monet. Oczywiście no wiemy, że na przykład zbiory Czapski oznaczał swoje monety Leliwą, Potocki, Pilawą, ale były to, no, nie wiem, czy Sobański to samo rozważał, być może w każdym razie tego nie robił. Być może zauważyło o tym kształt herbu Sobańskiego, który tam nie bardzo się nadawał do zrobienia jakiejś czytelnej puncy. No w każdym razie one niczym nie były oznaczone, nie było też na nich żadnych numerów, tego się raczej w numizmatyce nie robi. W związku z czym pierwsza rzecz jest taka, że jest utrudniona identyfikacja teraz tych monet. Druga sprawa jest taka, że te monety były, właśnie te, które zostały właśnie znalezione pod tym Strzegomiem, były całkowicie pozbawione monet złotych, czyli nie było ani złota antycznego, ani złota polskiego, co tutaj jest dosyć istotne. Wystarczy powiedzieć, że te, tutaj przypomnę, że o czym nie mówiłem, że w zbiorze Sobańskiego było 395 monet złotych, w tym 16 Portugałów, 11 pół Portugałów, 3 talary w złocie, mnóstwo dukatów, jakichś dukatów podwójnych i tak dalej. Więc to gigantyczna wartość, gigantyczny majątek. Ja to tylko przypomnę, że Portugał to jest moneta o wartości 10 dukatów, czyli tam waży 30 parę gram złota. Średnicy pewnie około 4 cm. Są to bardzo rzadkie monety, kiedy na przykład dzisiaj one się na aukcjach pojawiają, no to jest taki Portugał w dobrym stanie, no to jest, nie wiem, może 200 tysięcy, jakieś rzadkie, to tutaj były takie, na przykład rzadki Portugał osiągnął parę lat temu 480 tysięcy wartość, także to jest gigantyczny majątek. No ale niestety złoto, właśnie nie trzeba być fachowcem, żeby zobaczyć, co jest złoto, bo złoto się świeci i trudno powiedzieć właściwie, co się z tym złotem stało. Bo scenariusz jest bardzo duży. Być może na przykład zostało to złoto wydzielone z całości zbiorów tych numizmatycznych i przez Niemców jakoś dalej wywiezione, gdzieś dalej jeszcze na zachód. Być może zostało zostawione i gdzieś rozszabrowane przez jakiś tam anonimowych szabrowników. Być może tutaj Armia Radziecka w to się włączyła i też tutaj miała swój... Właśnie nie wiadomo, gdzie to jest. No i teraz te monety wróciły do
do Warszawy, te, które się dało odzyskać. Natomiast po wojnie właściwie, na przykład jak ja przyszedłem do pracy do Muzeum Narodowego tam na początku lat 90., to obowiązująca wersja była taka, że zbiór Sobańskiego zaginął i tam w ogóle nikt się tym nie interesował. No, na usprawiedliwienie tego trzeba powiedzieć, że tam roboty było dosyć z innymi sprawami i rzeczywiście tam była prowadzona przez całe lata taka tak zwana reinwentaryzacja. Ja to, reinwentaryzacja to jest pod tym pojęciem rozumiem to, że przywracało się przedwojenne numery tym monetom, które tam z tego Śląska zostały przywiezione. Co nie było taką łatwą sprawą. Przy czym ta reinwentaryzacja przez długie lata powojenne dotyczyła właśnie głównie monet antycznych. Było to spowodowane no, może tym, że ówcześni pracownicy Gabinetu Monet i Medali to byli fachowcy od antyku i oni jakby na pierwszy rzut wzięli te monety greckie i rzymskie i tym się głównie zajmowali. Monety polskie troszeczkę tam na uboczu stały. No ale przyszedł i czas na reinwentaryzację monet polskich, która się zaczęła tam właśnie w latach 90. No i wtedy bardzo szybko się okazało, że ten zbiór Sobańskiego jest. I teraz jak to stwierdzono? No przede wszystkim stwierdzono na tej podstawie, że zaczęły się znajdować pewne unikaty, co jest dowodem stuprocentowym. Czyli ja tutaj dwa przykłady pokazuję takich unikatów, o których było wiadomo, że były tylko w zbiorze Sobańskiego i w tej chwili one znajdują się tu właśnie w zbiorze muzeum. Więc pierwsza moneta to jest talar próbny z 1661 roku, wybity we Lwowie. Talar Jana Kazimierza. Zresztą on ma bardzo ciekawą historię, ponieważ to była jedna z nielicznych monet rzadkich, która nie była kupiona przez Sobańskiego, tylko była uzyskana w wymianie. I ta wymiana jest tam z grubsza opisana w literaturze numizmatycznej. Mianowicie wspomniany już Wiktor Wittig tą monetę wypatrzył w szwedzkim królewskim gabinecie numizmatycznym. I go to jakoś tam zelektryzowało i poprzez pewnych pośredników starał się namówić właścicieli, czyli prawdopodobnie, nie wiem kto się czytał osobiście tam, jakiś ktoś z rodziny królewskiej, szwedzkiej się tym zajmował czy nie, no w każdym razie, czy opiekunów tego zbioru, żeby się wymienili na coś tam, co potrzebują za tą monetę. I ten ekwiwalent został znaleziony, nie bardzo, znaczy nie wiadomo co to było, ale musiało być też coś cennego. No i wymiana doszła do skutku, ta moneta trafiła do zbiorów Sobańskiego, jakoś przetrwała tą wojnę, no i jest w gabinecie. Naprawdę piękna sztuka, efektowna od strony ikonograficznej, artystycznej i też oczywiście kolekcjonerskiej. Druga sztuka to jest ten talar próbny Stanisława Augusta Poniatowskiego, też znany w jednym egzemplarzu. On się wyróżnia tym, że co prawda awers jest typowy i później te monety już produkowane normalnie w Fenicy Warszawskiej właśnie nosiły ten awers. Natomiast rewers był projektem prawdopodobnie medaliera Holzhäusera i ten projekt jakoś nie zyskał aprobaty i w związku z tym być może wybito tylko kilka sztuk i dalej to jakby zarzucono tą kompozycję. Jest to jedna, jedyna znana sztuka tej monety. No i teraz co dalej, bo tu w momencie, kiedy stwierdzono, że stwierdziliśmy, że ten zbiór Sobańskiego jest, no to trzeba było jakoś te monety identyfikować. No jest to o tyle istotne, że z punktu widzenia inwentaryzacyjnego, dlatego że jeżeli byśmy tego nie robili, no to na przykład nadając numery inwentarza tym monetom Sobańskiego,
robilibyśmy błąd, nadając po prostu jakby drugi numer monecie, która już ma swój numer, bo te inwentarze się zachowały i te numery już funkcjonują. Przy czym oczywiście tych sztuk takich super, super rzadkich nie jest dużo, więc tutaj trzeba było jakieś inne kryteria przyjąć. I teraz czym można tutaj się kierować? Więc ja tutaj pokażę, ja wspominałem, że przed pierwszą wojną, kiedy ten zbiór był w Krakowie, Marian Gumowski robił katalog tego zbioru. I ten, jedna strona przykładowa tego katalogu wygląda tak, jak tutaj widzimy. I no, trzeba powiedzieć, że te opisy są szczegółowe i w zasadzie na podstawie fachowo zrobione i na podstawie tych opisów w zasadzie można identyfikować stemple, czyli jest to no, dobre źródło do identyfikacji, chociaż oczywiście wiadomo, że zdjęcie byłoby lepsze. I teraz no, w momencie, kiedy przyjęliśmy takie założenie, że jeśli przed wojną w zbiorze była jedna moneta danej odmiany i teraz w dzisiejszym zbiorze my znajdujemy też jedną monetę tej odmiany, no to zakładamy, że to jest ze zbioru Sobańskiego, no bo coś, jakieś kryteria trzeba było przyjąć. Tutaj zwróćmy uwagę, że te opisy są naprawdę dobre, zwłaszcza tutaj na przykład jeśli chodzi o tą Polskę nowożytną, to ważne są te znaki międzywyrazowe, czyli Gumowski tam, gdzie była kropka, stawiał kropkę, tam, gdzie jej nie było, nie stawiał, tam, gdzie był tutaj dwukropek, to dwukropek, kropka to kropka czasem nawet, jeżeli na przykład kropka była nisko albo wysoko, to też to zaznacza. Na przykład tu jest taka kropka, która jest nisko i to też identyfikuje stempel, bo to nie jest przypadkowo przez niego postawiona kropka na dole, tylko tak było na tym stemplu. Więc dzięki temu katalogowi no, można coś tam tutaj w tym temacie zdziałać. Więc ja tutaj pokażę może parę monet, które udało się zidentyfikować. No więc mamy tutaj na przykład szóstaka koronnego 1601, dosyć ładna sztuka, też przed wojną była taka jedna dokładnie pasująca do opisu Gumowskiego, dzisiaj jest jedna, więc tutaj na 99% jest to ta moneta. Talar koronny Władysława IV, akurat ten chyba też jest unikatem, chociaż on nigdy nie był opisany. Znaczy ja go tam w jednym artykule akurat opisałem, natomiast w katalogach on nie jest uwzględniony. Mianowicie to jest taka ciekawa hybryda, gdzie awers jest dosyć typowy. On pochodzi od jednego tam rytownika z Mennicy Bydgoskiej, natomiast rewers jest przez kogo innego robiony. Zresztą widać, że troszeczkę inny styl jest w ogóle, a zwłaszcza tutaj ciekawe jest liternictwo. Mianowicie ta moneta wyróżnia się tym, że jest to jedyna chyba znana w ogóle moneta, tam jeszcze jest rewers jakby do tej monety, w każdym razie jedyna para stempli w polskim ministerstwie nowożytnym, gdzie litery są ryte bezpośrednio w stemplu, a nie puncami. Normą było to, że po prostu w Mennicy wykonuje się punce i nie ryje się poszczególnych liter w stemplu, tylko się po prostu wbija punce w stempel. Czyli na przykład jak mamy tutaj dwie litery takie same, czyli na przykład nie wiem, jakieś P i P, czy tam powiedzmy te jedynki, to one są zawsze identyczne, bo to są po prostu cztery uderzenia tej samej puncy. Natomiast tutaj mamy litery ryte ręcznie w stemplu, każda jest trochę inna, chociaż są dosyć ładne i ozdobne, także ta moneta na tym nie traci. No tu jeszcze parę innych przykładów zidentyfikowanych monet. Jak można zauważyć, że wszystkie w bardzo dobrych stanach, czyli tak jak Sobański pisał w którymś z listów, że on kupuje tylko monety bardzo dobrze zachowane. Szelon Gdański 1573, tutaj trojaki koronne Zygmunta III, w tym ten dosyć bardzo charakterystyczny i rzadki w ogóle, jest jakimś takim niezwykłym awersem. Szelon koronny Batorego i tak dalej. A teraz co ze złotem? Otóż, no, tak jak powiedziałem, tego złota z tych, powiedzmy, opowieści, bo tutaj no, trzeba powiedzieć, że te rewindykacje z 1946 roku, kiedy to jakieś ekipy tutaj z Muzeum Narodowego organizowane przez profesora Lorenza jeździły tam na Śląsk, ratowały te różne dzieła sztuki, przywoziły,
to nie jest dobrze opisane wszystko i właściwie nie bardzo wiadomo, kto gdzie był, co przywoził i tak dalej. W każdym razie o tych monetach no, nie ma jakichś wiarygodnych źródeł. Ustne w każdym razie opowieści były takie, że tam złota w ogóle nie były. Natomiast chciałem przedstawić tutaj pewien taki dokument, taki protokół z 1948 roku, gdzie tutaj są ciekawe informacje. Mianowicie pierwsza jest taka, że jakieś były monety złote w jakimś kasie ogniotrwałej w liczbie 59 sztuk oraz, że powyższe zabytki przywieziono ze Śląska z rewindykacji 1945 rok. No i przekazano do gabinetu. Ponieważ te spis tych 59 monet się zachował, więc można było się dokładnie przyjrzeć, co to za monety. No i też okazało się, że są to monety ze zbioru Sobańskiego. No trudno powiedzieć w ogóle, skąd one się wzięły, co to była ta rewindykacja 45. Czy to w tym samym miejscu je znaleziono, czy gdzie indziej, czy to są, w jaki sposób w ogóle one zostały pozyskane. No w każdym razie tutaj mamy stuprocentowy dowód, że są wśród nich monety Sobańskiego. Mianowicie mamy tutaj czterodukatówkę gdańską 1692 rok, o której wiadomo doskonale, że to jest jedna jedyna istniejąca sztuka i było również wiadomo, że ona była w zbiorze Sobańskiego. I ona jest w tej chwili. Tutaj oczywiście ona jest ze złota. Ja tutaj dałem specjalnie zdjęcie czarno-białe, bo widać może lepiej niż na tamtym zdjęciu walory tego stempla. Bardzo udany portret króla. Tutaj dosyć ciekawy też kompozycyjnie stempel rewersu. No więc jeśli tak, to w takim razie można by się przyjrzeć też pozostałym tym monetom. I rzeczywiście wśród tych monet nie ma na to stuprocentowych dowodów, ale powiedzmy no dwie z nich, może jeszcze tutaj, ponieważ mam jeszcze inne obrazki dotyczące może tej monety Sobieskiego. Mianowicie co do tej monety, to jest to ciekawe, że można troszeczkę jej jakby taką genealogię czy rodowód odtworzyć. Mianowicie mamy tutaj, dysponujemy katalogami aukcyjnymi i na przykład to jest katalog, katalog aukcyjny zbioru Johna Filipa z Gdańska. Z aukcji, na której ta moneta była oferowana i na tej aukcji wiadomo z innych źródeł, że właśnie Sobański tą monetę kupił. Nie wiem, to chyba 800 marek ta cena przybicia tutaj jest zaznaczona. Ale jest również inny katalog, wcześniejszy, mianowicie z 1906 roku. I tutaj też jest ta moneta i prawdopodobnie ten Filip kupił ją właśnie rok wcześniej. Nie wiem, co tam się stało, że on później je sprzedał. No w każdym razie losy tej niemona trafiła do Sobańskiego, są jakoś tam udokumentowane. Natomiast jeśli chodzi o te inne monety, to ich analiza wykazała, że rzeczywiście mamy tutaj kolejne sztuki pochodzące ze zbioru Sobańskiego. Z tym, że nie jest tego dużo, ale coś tam jest. Mianowicie tutaj jest bardzo rzadka moneta Dukat Korony Zygmunta Starego 1531 rok. Też w zasadzie tam znana chyba z dwóch egzemplarzy i była w zbiorze Sobańskiego, więc to musi być ta sama moneta. I również tutaj jest taki przykład, bardzo rzadki dukat litewski Jana Kazimierza 1666 rok. Też bardzo rzadka moneta, też była w zbiorze Sobańskiego i to no, prawie na 100% jest moneta z tego zbioru. No, co do innych monet, no, to można powiedzieć, że tam powiedzmy ze 20 sztuk rzeczywiście pasuje do tego zbioru Sobańskiego. I można uznać, że one z tego zbioru pochodzą. Natomiast no, nadal no, trzeba pamiętać, że jest to bardzo mało w porównaniu z tymi
z tą liczbą 396 monet, które przed wojną były w zbiorze, a też liczbą, która w ogóle była w zbiorze monet polskich, bo chyba w sumie przed wojną w Muzeum Narodowym tutaj było chyba ze 600 monet złotych, oprócz tego zbioru sobańskiego. Właściwie w tej chwili żadne polskie muzeum do tej liczby jeszcze nie osiągnęło. Tam w tej chwili najbardziej zasobne jest Muzeum Czapskich w Krakowie, które ma chyba złota polskiego, królewskiego, chyba z 500 sztuk, już nie pamiętam dokładnie. Jak widać, te straty wojenne są bardzo duże. I a propos tych strat, no co tutaj można badać? Mianowicie, no jest jedna taka ścieżka, mianowicie są pewne monety, o których wiadomo, tak jak co do niektórych poprzednich, o których mówiłem, o których wiadomo, że były przez Sobańskiego na poszczególnych aukcjach kupowane. I niektóre z nich, niestety te katalogi aukcyjne tam w tamtych czasach, no fotografia to był jakiś luksus. I w związku z tym one nie były wszystkie fotografowane, ale te najrzadsze sztuki no były na jakichś takich dołączonych tablicach do tych katalogów. I cóż to można zrobić? No można po prostu identyfikować te monety w starych katalogach aukcyjnych. Ja tutaj podam trzy takie przykłady, przedstawiam. Mianowicie tutaj pierwszy przykład to jest taki, że w listopadzie 1903 roku zakupił Sobański na aukcji monet we Frankfurcie rzadkiego Portugała ruskiego Stefana Batorego, właśnie tą monetę. I ta moneta jest znana z trzech egzemplarzy. Dwa pozostałe były w zbiorach Andrzeja Potockiego i Emeryka Hutenczapskiego. Ta moneta nie została, z tego co wiem, dotychczas ujawniona, natomiast gdyby ona się pojawiła w handlu, no to tutaj są pewne elementy, które po prostu można zidentyfikować i będzie wiadomo, że to jest moneta ze zbioru Sobańskiego. Następna to jest moneta zakupiona przez Sobańskiego na rok przed śmiercią, w 1908 roku na aukcji zbioru Ottona Kubickiego. I to jest pięciodukatówka litewska Zygmunta III z 1621 roku. I też w zasadzie no, zdjęcie jest na tyle dobre, że identyfikacja tej monety z współcześnie istniejącą sztuką, jeśli taka by się gdzieś pojawiła, jest możliwa. No i trzeci taki przykład to jest ten dukat litewski Batorego. On kupił tą monetę na miesiąc przed śmiercią w styczniu 1909 roku. Na aukcji braci Eger w Wiedniu, czyli to jest ta sama, no tak, to jedna z tych firm wiedeńskich. I znaczy nie jest to unikat, to był wtedy szósty znany egzemplarz tej monety, no ale skoro szósty, no to nadal jest to coś bardzo rzadkiego. I też fotografia teoretycznie umożliwia identyfikację tej monety, jeżeli byłaby możliwość jej porównania ze sztuką istniejącą współcześnie. Tak to wygląda historia tego zbioru i część monet można oglądać na wystawie czasowej, która tutaj jest w muzeum, teraz zorganizowana przez kolegów z gabinetu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania z sali? Chciałbym zapytać, bo nie jestem się na tym znam, jak to jest na aukcjach, czy jak było, że Witek, jadąc w imieniu Sobańskiego na aukcję do Wiednia, dopiero na miejscu, pewnie wziąwszy do ręki te monety, stwierdzał, że taka to jest fałszywa, że organizatorzy tej aukcji po prostu sami nie wiedzieli, co wystawiają, czy próbowali naciągnąć klientów. Jak to się w ogóle odbywa?
No tak, no może nie do końca się znali. No oni to generalnie to był taki europejski dom aukcyjny i być może to po prostu tam raz na parę lat im się trafiło sprzedaż jakiegoś zbioru monet polskich. Oni głównie tam pewnie jakimiś austriackimi handlowali czy innymi. No mogli po prostu nie mieć fachowców, no trudno powiedzieć. W każdym razie wydaje mi się, że te monety nie były w każdym razie wycofywane, dlatego że zachowały się te listy wynikowe tych aukcji i tam nie widać, żeby tam po prostu były jakieś adnotacje, że wycofano. One za jakiś tam, być może jako fałszywe, no fałszywa moneta no też jest tam do jakiegoś stopnia ciekawa, więc być może za jakąś niższą cenę, ale te też była sprzedawana. W każdym razie tam nikt w piersi się nie bił z tego powodu, że fałszywa była wystawiona. Aż taki zwyczaj do dzisiaj jest na aukcjach, że po prostu tam aukcyjnie wystawia coś, nie zdając sobie sprawy, próbując tam ukryć, czy coś jest fałszywe? Nie, no ukryć nie, no w dobrej wierze raczej, ale wiem, że na przykład w WCN-ie, jak była taka historia, że ktoś coś zwrócił uwagę, że jest nie taki jak trzeba, to oni po prostu to wycofywali z aukcji. No to wszystko może się zdarzyć. Mamy jeszcze jakieś pytanie z sali? Tak, dla orientacji. No, jego kolekcja przed wojną, ta, która została podarowana muzeum, to było rząd wielkości 1000. Tak, dobrze? Tak, znaczy w sumie 9000 monet, z tego te 400 zł. No coś takiego. Jasne. No i tak teraz. Może oszacować, ile tak tych zidentyfikowanych. A, no słuszne pytanie. Okej. Okay. Ja kiedy pracowałem w gabinecie, tam no, przez 10 lat pracowałem tutaj w muzeum. Jakoś tam najbardziej mi się te trojaki koronne podobały. W sumie tymi trojakami się zajmowałem i to identyfikowałem. Z tym, że to dosyć mrówcza praca jest, no bo to trzeba tam ten zbiór przeszukiwać, tam porównywać z tym katalogiem Gumowskiego, tam z jakimiś innymi źródłami i tak dalej. No niemniej już miałem energię, żeby to robić. I tak na własny użytek ja szacowałem, że znaczy te wyniki w ogóle były niezłe. Czyli ja szacowałem, że tych trojaków jest 80% tego, co było w katalogu Gumowskiego. Przy czym wygląda sprawa w ten sposób, że im wyższy nominał, ten procent jest niższy. Czyli jeżeli trojaków jest 80%, to pewnie szóstaków było najwyżej połowa, pół talarów pewnie tam 1/3 czy 1/4 najwyżej, a tego złota no to już jak poniżej 10%, prawda? To tak to mniej więcej wygląda. Złota to pojedynczego złota. No tak, no tego złota maksimum. Jeżeli rzeczywiście te monety z tej rewindykacji ze Śląska tajemniczej, tam rzeczywiście powiedzmy około 20 paru sztuk pasuje do zbioru Sobańskiego, no to mamy, że to jest dosłownie kilka procent, prawda? Bo to jest tych 396 tam 20 parę sztuk raptem. A co, gdzie jest reszta, to nie wiadomo. No może to gdzieś jest jeszcze, bo są różne scenariusze. No teoretycznie mogło być tak, że tego w ogóle nie ma, bo być może jacyś nieświadomi szabrownicy to po prostu przetopili, a może gdzieś w Niemczech w jakichś magazynach, albo w Rosji gdzieś w magazynie muzealnym to gdzieś w piwnicy leży. No to wszystko jest możliwe. To ja mam jedno pytanie, bo mnie troszkę nurtuje sprawa renty, którą Sobański zostawił. Tak. To się czy tu wojna rozwiązała sprawę? No więc właśnie ja też się zacząłem nad tym zastanawiać, bo właściwie ta renta, sprawa tej renty nie została jakby ograniczona czasowo. Także teoretycznie w zasadzie muzeum mogłoby wystąpić do, bo są spadkowiercy, funkcjonują Sobańskich. Więc mogłaby do nich wystąpić z roszczeniem, no ale to już byłoby naprawdę chamstwo już ogromne. Już wtedy to było źle przyjęte. Tutaj jest w archiwum taki list, to był chyba właśnie brat Sobańskiego, chyba albo jego stryj, gdzie oni taki, dosyć takim nieprzyjemnym tonie tutaj piszą do dyrekcji, tam odpowiadając na coś tam.
no nie byli zachwyceni po prostu tą sytuacją. No ja się nie dziwię, no bo oni mieli poczucie, że oni ofiarowują jakiś gigantyczny majątek o dużej wartości, piękny zbiór i jeszcze muszą za to płacić, prawda? Także to no, trochę niezręczna sytuacja. Ale dyrektor ówczesny to chyba, nie wiem, czy to nie był Piębarzewski, tak? Któryś, kto to był? Tak, Piębarzewski. No był nieubłagany i po prostu od nich wycisnął, co się dało. Być może miał jakieś uprzedzenia klasowe, że to hrabiów trzeba tam docisnąć i wycisnął z nich rzeczywiście te pieniądze. A to mówimy po czasie, po... Po pierwszej wojnie światowej, po pierwszej, tak, tak. Tak, tak, mówimy o tym 20 roku. A później tak naprawdę ja nie wiem, czy na przykład jak oni już zapłacili w tym 20 roku tą rentę od tego 1909, czy później do 1939 też ich szarpali o to. Mogliby wystąpić o niezabezpieczenie właściwie prawa. Mhm. Mało na takie renty, które od siebie znacza, to z jakiegoś źródła konkretnego. No tutaj no, Sobański trochę niezręcznie i nieprecyzyjnie to sformułował w tym testamencie. Po prostu no był to czas, kiedy zarówno on, jak i jego rodzina byli bardzo bogaci, czasy były w miarę spokojne i on po prostu nie przewidział tego, co się będzie działo. Czy mamy jeszcze pytanie z sali? No nie wiem, prawdę mówiąc. To znaczy były plany ekspozycji stałej od zawsze, tam jak były plany rozbudowy Muzeum Narodowego, od kiedy ja tam tutaj jestem aktywny, to w zasadzie ciągle się słyszy, że ta ekspozycja stała ma być. Tutaj były nawet plany dosyć już takie no konkretne, związane ze sponsoringiem fundacji prowadzonej przez Michała Sobańskiego, który jest, chyba on jest wnukiem albo prawnukiem stryjecznym Kazimierza. Zresztą on odzyskał ten guzów, te zdjęcia, które Państwo widzieli tutaj na początku. No to jest ten pałac już po reprywatyzacji i on jest tutaj w czasie remontu. Tu już jest, oni ten remont zaczęli od góry, czyli tu jest dach już położony i tak dalej. No i ta fundacja dosyć dobrze działała. Michał Sobański zajmował się reprywatyzacją innych majątków, tam jakichś swoich tam znajomych czy dalszych kuzynów, arystokratów. I to się w dużej mierze udawało. I ta fundacja również sponsorowała, w ogóle nie wiedząc o tym, bo tak naprawdę tam jakoś ta pamięć o tym Kazimierzu Sobańskim nawet w swojej rodzinie jakoś nie była zbyt powiedzmy żywa. I on tutaj sponsorował różne wydarzenia muzealne. Natomiast ja w pewnym momencie opublikowałem taki artykuł w warszawskim pamiętniku numizmatycznym właśnie o tym zbiorze i dopiero jak on to przeczytał, no to stwierdził, że zamiast tutaj sponsorować różne inne wydarzenia dotyczące malarstwa czy innych tam spraw, no to on może zacznie sponsorować ten gabinet. I tutaj szerokie plany zaczęły być snute dotyczące właśnie stałej galerii i z tym, że to było tak, po pierwsze to było chyba za poprzedniej dyrekcji tutaj, a po drugie Sobański chyba komuś na odcisk nadepnął i tam za bardzo zaczął z tą reprywatyzacją szaleć i z tego co wiem, to siedzi w więzieniu w tej chwili jako odprysk tej warszawskiej afery reprywatyzacyjnej. Przy czym nie wygląda, żeby on był winny, ale w każdym razie siedzi. No. I cała ta sprawa po prostu w tej chwili jakby umarła. No. No szkoda, oczywiście, że szkoda. No, znaczy tu jest problemy, są lokalowe, no bo tam nie ma, kiedyś było tak przed wojną, że tam od tego westybulu jest wejście na tą salę i tam u góry jest taki napis, tak,
sala imienia, czy sale imienia Kazimierza hrabiego Sobańskiego i Władysława Semerał-Siemianowskiego. I tam w tym pierwszym pomieszczeniu była wystawa stała. Natomiast później, po wojnie, kiedy tam się zaczął rozrastać księgozbiór, jakby ta część biurowa zaczęła się rozrastać, bo tam w pewnym momencie w ogóle było chyba, nie wiem, ponad 10 pracowników w ogóle w tym gabinecie, bo tam są potężne zbiory, nie tylko numizmatyczne, tam jest wszystko, tam są pieczęcie, medale, odznaczenia, no, banknoty i tak dalej, więc tam obsada była dosyć duża, więc ta część biurowa jakby pożarła tą część potencjalnie ekspozycyjną. I nie bardzo było wiadomo, gdzie tą ekspozycję można zorganizować. Teraz z kolei jest odwrotna sytuacja, bo kiedy ci pracownicy dawni odchodzili, to te etaty były po prostu likwidowane i w tej chwili z kolei jest coraz mniej pracowników, więc w tej chwili w zasadzie tą część biurową z powrotem można byłoby cofnąć gdzieś tam do tyłu, a te przestrzenie tutaj z przodu jakoś tam odzyskać, przy czym no problem jest z książkami, no bo tam jest też potężny księgozbiór, który się rozrastał i też no byłby problem, żeby to pomieścić te książki. No w każdym razie no były takie plany i nie wiadomo, co będzie dalej. To ja mam pytanie z internetu zadane przez jedną z osób, która nas oglądała. O to, w jaki sposób rozpoznawano fałszywki, czy dalej się rozpoznaje fałszywki? Po czym można taką fałszywą monetę rozpoznać? No to różne są sposoby. No, kiedyś te podstawowe sposoby fałszowania to było albo to były odlewy i te odlewy, przy czym te odlewy były tak wykonane, że osobno był odlewany awers i osobno rewers. Następnie to było jakoś tam szlifowane i później lutowane ze sobą. I teraz jak zlutujemy, tak, i teraz jak taki odlew można odróżnić? No po pierwsze, jeżeli to jest zlutowanie, to się krawędź monety się ogląda i nigdy nie będzie takiego precyzyjnego lutowania, żeby nie było wzdłuż krawędzi, czyli tej monety, takiej kreseczki, która po prostu będzie tym miejscem łączenia tych dwóch połowek. A druga sprawa to jest taka, że jeżeli wykonujemy formę do odlewu, to zawsze w tej formie będą pęcherzyki powietrza. I teraz jak zrobimy odlew, to na powierzchni monety będą z kolei takie jakby wypuczenia, prawda? Czyli to będą te fragmenty metalu, które się wlały do tych pęcherzyków. Na oryginalnej monecie nigdy nie będzie wystających elementów na powierzchni, tylko zawsze wgłębione. Znaczy nawet jeżeli moneta jest zniszczona, to nigdy nie będzie dodatkowego metalu, tylko raczej ubytki metalu, czyli mogą być jakieś wrzery, wgłębienia, zarysowania, jakieś tam tego typu historie. Natomiast jeżeli jest powierzchnia chropowata i ta chropowatość polega na tym, że ten metal wystaje ponad powierzchnię monety, no to znaczy, że to jest odlew. No i inne sposoby to są jakieś tam kopie galwaniczne i tak dalej, ale to też się odróżnia w ten sposób, że to muszą być lutowane ze sobą dwa kawałki. No są jakieś tam sposoby. Te monety wtedy mają głuchy dźwięk, one nie dźwięczą tak jak trzeba, czyli jest taki sposób, że tam się upuszcza tą monetę na blat i ona musi, te srebro musi brzęknąć odpowiednio i to znaczy, że jest przynajmniej z jednego kawałka zrobione i tak dalej. No jest to pewna wiedza specjalistyczna, dosyć trudna, no ale do opanowania. Czy mamy jeszcze pytanie z sali? Takie może niedyskretne pytanie właśnie do pana. Czy pan prywatnie również kolekcjonuje monety? Oczywiście takie prywatne, czy to są na przykład trojaki, albo może jakiś inny nominat? Pan może odpowiedzieć to. Tak, mogę. Nie kolekcjonuję monet. Jakoś w ogóle metal mnie kompletnie nie rusza. Także nie ma tutaj. Muszę powiedzieć, że to jest wygodne, dlatego że tutaj były takie historie w muzeach, że był pewien konflikt interesów. No, jeżeli opiekun zbioru, numizmatyk jednocześnie jest kolekcjonerem, no to jest zawsze tak troszeczkę taka sytuacja niepewna. Natomiast mnie metale w ogóle nie ruszają, więc papier nie rusza. Także na przykład znaczki zbieram, nie, tam pewien zakres i tam jakieś inne rzeczy papierowe. Mam jeszcze pytanie?
Jeśli nie, to dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panu, Panie Macieju i zapraszam Państwa za tydzień na wykład z kolei o kolejnym naszym darczyńcy, czyli o Semerau Siemianowskim. Dziękuję Państwu bardzo.